Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzisiaj skoncentruję się, czy opowiem o dwóch rzeczach, które komuniści osiągnęli w Ameryce przez ostatnie 50-60 lat. No w zasadzie to od dzieci kwiatów, od hippisów, to są nieruchomości, także komuniści zniszczyli rynek nieruchomości, no i szkolnictwo. Komuniści zniszczyli szkolnictwo. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No i to oczywiście wszystko jest dla ludu. To jest wszystko dla ludzi, to jest wszystko w imieniu głodnych dzieci, głodnych obywateli i tak dalej. Ma być lepiej. No intencje są dobre, ale jak to mówią, dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane. Przez moment powiem o nieruchomościach. No w nieruchomości, no to w latach 50., 60., 70., nawet 80., no to było tak, że każdy, kto pracował, no powiedzmy był robotnik, ślusarz, mechanik na tokarce, no i powiedzmy w latach 70. zarabiał dolara na godzinę. No to dolara na godzinę zarabiał, to tam mleko kosztowało 5, 10, 15 centów, papierosy tam 20, 30 centów i tak dalej. Były jakieś proporcje, no ale najważniejsze był powiedzmy dom, także sobie ślusarz mógł sobie kupić w dzielnicy, gdzie mieszkali ślusarze, dom. No i za ile on mógł kupić ten dom? Mniej więcej mógł kupić za 10-12 tysięcy. Skąd to się brało? No brało się to stąd, że miał dolara na godzinę, jest 2000 godzin w roku, no bo 52 tygodnie razy 40, no to tam jest 2080 godzin, razy 5 lat, no to jest 10 tysięcy, razy 6 lat 12 tysięcy. Także 12 tysięcy dom kosztował. No oczywiście nie kosztował. On nie kupował tego za 12 tysięcy, no bo nie miał 12 tysięcy, no bo ciężko mu było odłożyć. No ale ile odłożył? No powiedzmy odłożył sobie 2 tysiące. Odłożył sobie 2 tysiące, zarabiał 2 tysiące rocznie, odłożył 2 tysiące, czyli odłożył te roczne zarobki, wziął te 2000, 20%, poszedł do banku, no i bank dał mu te pozostałe 80%, czyli te 8000, czy tam 9000 z kawałkiem, no i został posiadaczem domu. No nie został posiadaczem domu, on hipoteka należała do banku, no ale 5 lat teoretycznie mógł kupić, tak? No i tu się zaczął rząd wtrącać, mówi, no jak to jest możliwe, no nie każdy może sobie kupić, nie każdy może sobie pozwolić, jak to jest możliwe, żeby tyle wymagać. No i rząd zaczął mówić, ten zadatek to ma być 10%, później ma być 5%, potem ma być 3%, później niektórzy mają mieć 2%. No i co się stało? Rząd zaczął interweniować, no i domy zamiast kosztować 10 tysięcy, 12 tysięcy, no to zaczęły kosztować w latach 80., kiedy ludzie powiedzmy zarabiali $15 na godzinę, no to później suma summarum okazało się, że ślusarz w dzielnicy dla ślusarzy musi pracować 7 lat, inżynier w dzielnicy dla inżynierów też musi pracować 7-8 lat, a no z lekarzami tak samo. No ale to z tymi bardzo zarabiającymi nie ma znaczenia. Najbardziej to jest to z tymi najmniej zarabiającymi. No i domy podrożały i galopująca inflacja. I to samo stało się z pożyczkami. Z pożyczki były takie, jak się rozmawia z ludźmi, którzy kończyli studia w latach 1970-tych, 80-tych. No to studenci płacili tam te czesne, no to było tam kilkaset dolarów rocznie. No ale ogólnie rzecz biorąc, to większość tych ludzi mówi, poszli pracować w czasie lata tu i tam, trochę zarobili, w czasie pracowali po godzinach jako studenci, no i w zasadzie kończyli studia z zerem pożyczek. A teraz no to ludzie spłacają, mają po 10, 20, 30, 50, 60 tysięcy, studia medyczne mają po 200 tysięcy, spłaty są 5, 6, 7 lat. No i rząd w zasadzie to komuniści doprowadzili do tego, no bo było to samo, ciężko było uzyskać pożyczki, banki nie bardzo dawały pożyczki, no i rząd mówi, no to jak nie mają dostawać pożyczek?
każdy musi dostać pożyczki. No i jak zaczęli gwarantować pożyczki, no to banki zaczęły dawać więcej pieniędzy. Jak pieniądze zaczęły się pokazywać, no to koledzie i uniwersytety mówią, no dlaczego mamy brać za czesne tam $600? Może weźmiemy 700, 800, 900, 1000, 1000. No i teraz na dzień dzisiejszy te najdroższe uniwersytety kosztują 50, 60, 70 tysięcy. WIKT i opierunek. No trzeba przyznać, że to jest po prostu WIKT i opierunek, czyli mieszkanie i studiowanie, ale i stanowe. Stanowe są 20, 30, 40 tysięcy. Nawet ci, którzy nie mieszkają, no to też jest to 15, 20 tysięcy. Także czteroletnie studia, nawet jeżeli ktoś mieszka w tym mieście i powiedzmy mieszka z rodzicami, no to on też zapłaci za studia stanowe przez 4 lata, powiedzmy 60 tysięcy. No to są spore forsze. Joe Biden to się szybko zamienia w trzecią prezydenturę Baracka Obamy. Tyle tylko, że jest bardziej lewacki. Biden jest bardziej lewacki. No i teraz lewacy, oni krzyczą, żeby właśnie kongres zrobił, albo żeby Biden zrobił coś, żeby skasować 50 tysięcy w długach. To co oni stworzyli, bo to nie dość, że kiedyś rozpuścili banki prywatne, to jest jeszcze gorzej. W 2010 roku komuniści doprowadzili do tego, no była recesja, było ciężko, nie było tak lekko i oni powiedzieli, że rząd federalny musi wziąć, upaństwowić te pożyczki federalne z banków prywatnych, no bo banki do tego momentu to rząd federalny to gwarantował tylko prywatnym bankom, a w 2010 po prostu przejął to wszystko. No i na dzień dzisiejszy długi federalne to jest 1,6 triliona dolarów. Podwoiło to się wszystko. Także przepraszam, podwoiło to się wszystko, no i teraz na dzień dzisiejszy, 2021, komuniści chcą użyć pandemię do tego, żeby w zasadzie zlikwidować wszystkie te pożyczki. A całe to oszustwo, całe to hochsztaplerstwo zaczęło się w 2010 roku, kiedy demokraci użyli oszczędności z budżetu, właśnie z zakończenia tych gwarantowanych pożyczek banków prywatnych do tego, żeby zapłacić za Obamacare. Także oni przesunęli pieniądze, których nie mieli do Obamacare. No i oni powiedzieli, tak, no pośredników wyeliminujemy pośredników, nie będzie banków prywatnych. No to wtedy amerykańscy podatnicy oszczędzą 70 miliardów w najbliższych latach. To tak Obama mówił, tak deklarował, tak przedstawiał. No jaka jest prawda? Prawda jest taka, że Ministerstwo Edukacji wyliczyło, że w zeszłym roku 400 miliardów dolarów w pożyczkach, pomijając prywatne pożyczki, będzie odpisane na straty. Będzie odpisane dla straty. Dlaczego? Dlatego, że demokraci wykombinowali coś takiego, że studenci, którzy biorą te pożyczki, oni nie będą mogli płacić więcej niż co zarabiają. I w zasadzie po 20 latach, jak będą spłacali te 10%, to po 20 latach to, co im zostanie, po prostu podatnik zapłaci, tak? No i co się dzieje? To się dzieje, że te 10% tego opłacania to jednak nie przesuwa ani tego oprocentowania, także że czasami ta pożyczka cały czas rośnie. No i komuniści wiedzieli, że po prostu państwo robi pieniądze na lichwie, przesuwa te wszystkie opłaty i przesuwa te oprocentowanie, ale później podatnik musi to zapłacić. Tylko dlatego, że uniwersytety biorą dużo więcej pieniędzy niż mogłyby. Także to jest totalny bałagan. Powiedziałbym inne słowo na burdel można. No powiem te słowo. No ale to jest to, co komuś zrobili. Po prostu
reperują to, że brakuje piasku na Saharze. Nie było problemu, zaczęli ingerować i teraz ingerują. Cały ten plan, no to jest 1/3 tych studiów czteroletnich, a 60% pożyczek studenckich na magisterskich i doktoranckich. Jeżeli oni właśnie płacą te minimum, no to nigdy to się nie skończy i wtedy no i rząd federalny wie, że po prostu podatnik to zapłaci. Sztuczna Indianka Elizabeth Warren, ona, nie wiem, chyba w tej polityce to jest 1000 lat, tak samo jak Biden. No i drugi Chuck Schumer, który w zasadzie w Izraelu nie chce mieszkać, mieszka w Nowym Jorku, też w polityce jest 1000 lat. No i on pcha to, żeby Biden skasował te 50 tysięcy tych pożyczek na osobę. Warren mówi, że to będzie kosztowało 650 miliardów dolarów, ale ekonomia po prostu dzięki temu to po prostu wystrzeli, podatnicy zapłacą 650 miliardów, ci co brali jakieś debilowate klasy na uniwersytetach typu granie na fujarce czy testowanie wina, im się te pożyczki odrzuci. No, każdy normalny wie, że tak nie będzie. To nie będzie żadnej mocy ekonomicznej w tym wszystkim. Dlatego że no teraz, na dzień dzisiejszy, no to coraz mniej tych studentów kiedyś przestawali płacić, to teraz jest mniej, no bo nie muszą płacić, ale oprocentowanie, powiedzmy, na nieruchomości jest tak niskie, że dużo tych ludzi w wieku 18 do 35 lat nie płaci pożyczek, no to zaczyna kupować, powiedzmy, domy. I kupno domów w tej działce, to jest największa od 2003 roku. Także oni nie spłacają pożyczek, które powinni. Kupują domy, gdzie jest konkurencja dla innych ludzi, którzy nie byli na studiach. I ci bez studiów konkurują z tymi, którym zostanie zapomniane 50 tysięcy, a ci robotnicy... Nikt ich nie wspomaga. Także to jest taki kretyński komunizm i to pomaganie przez naiwnych idiotów socjalizmu. 50 tysięcy kompletnie nie pomoże większości Amerykanów, no szczególnie tym, którzy nie poszli na studia albo pracowali ciężko, żeby spłacać te studia. Tak? Także wszyscy ci obiboki, wszyscy ci, którzy nie chcieli spłacać, mogli spłacać, a nie spłacali, to im się odda. Ludzie, którzy ciężko pracowali, ale nie poszli na studia, no im się nie odda, tak? Także gdzie jest ta sprawiedliwość? Gdzie to jest równość? No taki średni dług pożyczek na studia to jest 22 tysiące, ale większość tych z rodzin nisko zarabiających, no to ma dużo mniej niż 22 tysiące. Dlaczego? No dlatego, że jest cały system taki społeczny tych pożyczek. Tam są bezzwrotne pożyczki, tam państwo daje, patrzy ile ktoś zarabia, tam się wypełnia papiery i ci ludzie, którzy bardzo mało zarabiają, bardzo mało płacą albo proporcjonalnie płacą. Więcej płacą bogaci. Bogaci, których rodzina zarabia ponad 150 tysięcy, no to w zasadzie płaci całe to, co kosztuje te czesne. No i przyjmują na wielu takich renomowanych uczelniach, no to oni mają pulę młodzieży czy studentów, którzy są przyjmowani kompletnie bez żadnej opłaty. Także, że ci najniżej zarabiający, no to zawsze dostają, no ci, co nie mieli za darmo, no to im się nie odda tyle. Także, że w sumie kto najbardziej dostanie, będzie zadowolony z tego, co Warren i Schumer robią, no to będą ci, co więcej zarabiali. Ci, co zarabiali, co więcej płacili, a szczególnie ci, co kończyli studia magisterskie i doktoranckie, no bo teraz
średnio dług absolwenta magistra, no to jest 66 tysięcy, a średni dług doktora, kogoś z doktoratem, no to jest 110 tysięcy. No na dzień dzisiejszy, no to oni proponują 60 tysięcy dla studentów, którzy już nie są wspomagani przez rodziców, a 31 dla tej młodzieży, która jeszcze im rodzice pomaga. Rząd nie stawia jakichś tam ograniczeń dla studiów magisterskich i doktoranckich. Dużo tych koleży na studia doktoranckie produkują studentów, którzy później roboty nie mogą znaleźć, tak? Także, że średnia pensja dla doktora w jakimś dziale humanistycznym, no to jest 53 tysiące. Także, że 53 tysiące, także nic dziwnego, że ci doktorzy nauczający w szkole, którzy zarabiają 53 tysiące, oni kompletnie nie wierzą w kapitalizm. No wybrali jakieś takie humanistyczne swoje życie jako humaniści, no i są kompletnie hardkorowymi kapitalistami. Dużo ludzi rozumie, że powiedzmy te 10% na górze, no to oni dostaną 7 razy więcej forsy z tych 50 tysięcy niż ten najniżej 10% zarabiających ludzi. No i każdy normalny rozumie, że doktor czy lekarz, no to w zasadzie powinien samemu spłacać te pożyczki. No ale to wszystko zaczęło się od państwowej ingerencji. Czy Biden ma w ogóle autorytet czy prawo do dawania, rozdawania tych pieniędzy? No liberałowie mówią, że tak, że Ministerstwo Zdrowia ma to kontrolować. No tyle tylko, że kretyni nie mówią, że Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Szkolnictwa, no to miało tam jakieś prawa, ale w kontekście tych pożyczek gwarantowanych, a te pożyczki gwarantowane Kongres zlikwidował w 2010 roku, żeby ukraść pieniądze na Obamacare. Także w zasadzie Ministerstwo Szkolnictwa nie ma nic do powiedzenia. Także no jest bałagan. To jest upadek demokratów. No co można powiedzieć? Bałagan. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Dziękuję za 4300 subskrybentów i subskrybentek. Zapraszam następnych. Nie subskrybuję, serdecznie zapraszam. To jest szaleczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i parę słów dla komunistów w Ameryce. Głosowaliście na Bidena? No to tu jest przykład, co komuniści zrobili w Ameryce. Tu jest przykład, co komuniści zrobili z nieruchomościami. Także jak się zastanawiacie, dlaczego domy są takie drogie, no to jest przyczyna, tak? 2021, a co było w 1970 roku, powiedzmy. Jeżeli płacicie pożyczki, jeżeli spłacaliście pożyczki, czy jesteście włączeni, bo w rodzinie spłacacie, no to to jest wyjaśnienie, co komuniści zrobili do pożyczek. Do czegokolwiek się nie dotknął, to robią bałagan. Wolny rynek kasują, decyzje ludzi kasują, pozwalają zarabiać, to jest to, co dzisiaj z platformami społecznymi. Komuniści pozwolili, żeby Facebooki, YouTube i Amazony wybierały prezydenta. To jest niedobre. Zdrowia dla normalnych. Do nas serdecznie zapraszam na następne niezdemonetyzowane filmiki.